Więc język, którym ja się posługuję, to polski. Używamy go w Polsce i jest jednym z grupy języków słowiańskich. Więc najbardziej jemu podobne jest to czeski, słowacki, rosyjski i słoweński. No i jednym z nich jest oczywiście polski. Możecie sobie myśleć, że nie jest warto się go uczyć, ponieważ mówimy nim tylko w Polsce, w żadnym innym europejskim czy innym kraju, ale to wcale nie jest tak. Jeżeli ktoś tylko lubi wyzwania, to polecam polski jako język do uczenia się, ze względu na to, że jest bardzo trudny, ale zawsze jest tak, że jak się zrobi w życiu coś bardzo trudnego, to przynosi dużą satysfakcję. I polski jest trudny. Mamy w nim i przypadki, i różne czasy. Co prawda może się to wydawać dla każdego proste, ale nie zawsze takie jest. Więc język polski poza swoją trudnością, nie tylko jeśli chodzi o gramatykę, ale też jeśli chodzi o wymowę, mamy wszystkie te bardzo trudne głoski typu sz, cz, ź, ni, eń. Także nikt nie może poznać różnicy między nimi, czasem nawet my się w tym gubimy. Więc poza tym język polski, mimo swojej trudności, jest niesamowicie piękny. Jest jednym z najpiękniejszych języków słowiańskich, jakie można sobie w ogóle wymarzyć. Sposób, w jaki mówimy, wszystko, co istnieje w języku polskim, jest strasznie piękne, więc polecam polski każdemu, kto chciałby jakieś wyzwanie dla siebie.